Ja udaję. A. Ja mogę chodzić. Przewróciłeś się kiedyś na wózku? Ściągniemy tego wielkiego kondola. Okej. Rafał Miszkiel, prowadzący kanału Życie na wózku, tworzy filmy, w których pokazuje życie osoby niepełnosprawnej. W swoich filmach odnosi się do tematu z dużym dystansem do siebie. Laureat nagrody Człowiek bez barier. Zawsze uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do życia, czym motywuje widzów do działania. A jak poradzi sobie z tym, co dla niego przygotowaliśmy? A teraz, moi drodzy, wielkie zaskoczenie specjalnie dla was. Już dostępny jest przedpremierowy odcinek z Jezus Maria, z Czuksem. Cześć. Cześć. Nie było lekko od razu. Sprawdzaliśmy jego wiedzę ogólną. A co z tego wyszło? No tak jak mówię, nie było lekko. Odcinek bardzo nietypowy, ale oglądajcie. Dzień dobry, moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy i rozpoczynamy Lekko Nie Będzie. Dzisiejszy gość jest postacią wyjątkową, inspirującą na wiele sposobów. Będziemy rozmawiać o tym, jak walczyć z trudami życia codziennego, kiedy... Dawaj, gramy w papierkami nożyce. Nasza sytuacja nam tego nie ułatwia. Cześć, Rafał, dzień dobry, witam. Witam cię. Dzień bardzo dobry. Serdecznie. Cześć. Cześć, witam. Witam pana. Papierkami i nożyce chcesz zagrać? No Machniemy dobra, a o co? O co? O to, kto wylosuje konkurencję potem. Dobra. Dobra. Trzy, cztery. Wygrałem? Ja wygrałem. Dobra, to jeszcze raz spróbujmy. Trzy, cztery. To się liczy jako papier, czy jako nożyce? To jest... papier. To jest papier. To przegrałem znowu. Bo 2-0. Ja czuję wszystkie palce. Ja sobie teraz układam dłoń w takiej pozycji. Okej, to właśnie ja nie mogę tego dostrzec. Bo mam zakończenia nerwów, jeszcze one żyją. Czy miałeś później takie bóle fantomowe, że czułeś, że ta ręka no to jest ja właśnie i te palce są? O tym mówię. Czuję zakończenie każdego paluszka i to jest taki ból jakby wykręcania, łamania kończyny. No cały czas, 24 godziny na dobę czujesz ból. Na początku w ogóle... Ale teraz też, po tylu latach? Tak. Ogólnie to powinno... 2013. Ogólnie to powinno obumrzeć po kilku latach, ale dalej żyją te nerwy i to jest takie dziwne. I na początku ja w ogóle nie mogłem przez to spać. Ale w pewnym momencie akceptujesz ból, bo nie masz innego wyjścia i żyjesz dalej, tak? I też to fajnie hartuje psychikę. Człowiek przyzwyczaja się do bólu. Ale to, kurczę, dla osoby zdrowej to jest bardzo trudne do wyobrażenia, że 24/7 cały czas odczuwasz ból, ale odczuwasz go jakby w tym miejscu, które ci pozostało, czy odczuwasz tak jakby w powietrzu, tam gdzie powinna być ręka? Jak ściągniemy tego wielkiego kondola. Okej. Tutaj na zakończeniu czuję całą dłoń. Czujesz jakby tu była cała dłoń w tym miejscu, tak? Ściśnięta. Mhm. Tutaj mam kciuka, tutaj mogę ci pokazać środkowy palec. Fuck you. Ale ładny jest, zadbany. Peelingujesz? Nie, znaczy od napędzania schodzi tutaj, o, włosy schodzą. Właśnie, chciałem się ciebie zapytać... O, dziurkę mam. Właśnie, chciałem się ciebie zapytać o dystans, bo ty strasznie lajtowo do tego wszystkiego podchodzisz, gdzie często w mediach słyszymy taki przekaz i zresztą też często w rozmowach z ludźmi w różny sposób niepełnosprawnymi, że no tragedia życiowa, że to trudno, że trzeba sobie radzić i rzadko kiedy bije od nich aż tak duży dystans do siebie, do tego, co się wydarzyło i taka nawet radość, bo ty potrafisz obrócić to w żart. Z czego to wynika? Nie wiem, nie lubię nad sobą siłą żarać. Użalanie się nie ma żadnego sensu. Ja lubię cieszyć się życiem, z życia. No i po co? Po co się obrażać za to, że nie wiem, ktoś mi poda rękę do mojego kikuta, albo będzie się śmiał z niego. No po co to robić? To nie ma żadnego sensu. A myślisz, że inne osoby niepełnosprawne się obrażają o to, czy raczej są źli, że ludzie tak protekcjonalnie do nich podchodzą? Moim zdaniem to wiele zależy od osobowości, bo wiadomo, no jeden jest słabszy, drugi silniejszy. Jeden może obrazić się, drugi nie. No i też wiele zależy od środowiska, w którym przebywa się, tak? Jak nas w jakiś sposób wychowają rodzice. Okej. Okay. Znasz jakieś żarty o niepełnosprawnych? Opowiadasz na przykład, jak ktoś opowiada, wiesz, w przestrzeni publicznej, to jest coś, co cię może urazić? Znaczy, znam kilka żartów. Ogólnie ja często ludziom mówię o tym, jakie są plusy bycia na wózku. Wiesz, jakie są plusy? Na pewno jakieś są, ale nie mówi się o tym. Na przykładowo idziesz w gościnę, nie ma krzesła, masz swoje. Idziesz na randkę z dziewczyną, elegancki wieczór, romantyczny, nie ma ławki. Masz wymówkę, żeby chwycić na kolana.
No, można sobie posiedzieć. Zakupy też pakujesz na kolana. No albo możesz poprosić, żeby ktoś ci spakował. A jak z górki jedziesz, no to sruj i nie musisz męczyć się. Przewróciłeś się kiedyś na wózku? Cztery razy, a raz walnąłem potylicą. Dlatego taki dziwny jestem. Okej, wszystko jasne. Słuchaj, ja bardzo bym chciał porozmawiać więcej z tobą o tym, ale to już we wtorkowym odcinku w ramach formatu Otwarte Karty, na który gorąco was zapraszam. Jest on też przedpremierowo dostępny na IPLI, oczywiście. Ale mnie bardzo fascynuje, jakie to jest uczucie jeździć na wózku, bo rozumiem, że nie poruszasz się w żaden inny sposób. No nie chodzę, nie, nie wstanę, ale potrafię się przemieszczać przy pomocy balkonika w domu. Mam taki tak balkon. Jak to takie stare babcie czasami chodzą nie, z balkonikiem? Nie, ja mam taki, wiesz, fajniejszy, że łokciami opieram się, mam pilota, podnoszę się do takiego poziomu. Ja w ogóle mam 1,71 m wzrostu. Mhm. Jak ja bym tu wstał, to byś patrzył w górę. No właśnie, dlatego cię zaprosiłem, bo nie możesz być wyższy ode mnie. To była główna przyczyna. I sobie wiesz, opieram się na tych łokciach, podnoszę, no i przemieszczam się, bo podnoszę własne ciało i wykorzystuję też do tego spastyczność, czyli takie... O, zaraz poniszczę. Takie samoistne... Spastyczność? Czyli samoistne napinanie się mięśni u osób, które mają uszkodzony centralny układ nerwowy. No u mnie właśnie został uszkodzony odcinek piersiowy. TH567, bo miałem zmiażdżony rdzeń, no i wskutek tego mam spastyczność. Czekaj, zaraz tutaj, daj mi chwilę. Dobrze. Op, op. A to jest jak kosiarka, tak, że trzeba uderzyć, pociągnąć sznurek parę razy? Trzeba skurcz puścić. Czekaj. O. Coś nie działa, coś się popsuło. Czekaj, do drugą odpalę lewą, bo lewa będzie napięta. Zostaw to. No i będzie. No. O, widzisz? I to samo lata, tak? To nie jest tak, że ty to prowokujesz ten ruch? Ja kłamię. Ja udaję. A. Ja mogę chodzić ogólnie, wiesz? O, no to jest spastyczność. Cudowne ozdrowienie. A to się zatrzyma? Ale wibruje. A to się zatrzyma? No, jak się zechce. Okej, okay. A wiesz, że był taki koleś na Twitchu kiedyś streamował i on siedział na wózku i zbierał donaty i była sytuacja... Zilean jakiś tam... I on w pewnym zapomniał, że streama tak, nie było, tak, tak. Było widać, jak wstaje z wózka. A tam jego wychodzi. Dziewczyna chyba zaczęła mówić, o, cudowne uzdrowienie, ozdrowia, żeby tak, to wytłumaczyć. Tak, że się zorientowali. Tak, tak, no. Ale to się okazało, że to przypał. No, czyli jak widzicie, że Rafał może chodzić, tylko nie chce. No, musicie mnie zmotywować, zostawiając łapki w górę. Dobrze. Zostawcie łapkę w górę. O, uważasz, że ja bym sobie poradził, jakbym wylądował na takim wózku? Każdy sobie by poradził, tylko no, zależy to wszystko od nas, czy chcemy walczyć, czy chcemy dalej walczyć. Okej, mamy przygotowanych kilka konkurencji z tym związanych, ale musisz wylosować ją za pomocą przycisku. Daj mi go tutaj. Wciśnij go w najbardziej finezyjny sposób, w jaki jesteś w stanie sobie wyobrazić. Nie zadziałał. Co jest? Czekaj. To trzeba lekko. Może tak... To co to ma być? Jakieś chińskie dziadostwo. No i wylosowało się życie na wózku właśnie. Chciałbym, żebyśmy się teraz udali do Centrum Nauki Kopernik na specjalny tor przeszkód. No to lecimy. A, dobra, tylko ty potrzebujesz pomocy, czy jesteś w stanie na przykład sam wsiąść z powrotem? Sam. Tak? Sam wsiadasz? Tak. Wszystkie? Dobra, a gdzie ci go ustawić? Ja go ustawię, spokojnie. Ustawisz go sobie, spokojnie. Tak? Spokojnie, usiądź sobie tam i dobra, obserwuj. Dobra, przepraszam. Obserwuj moje patrz, akrobacje. Synu, i ucz się. Ale nawet wygodną kanapę macie tutaj. Ja to się cieszę, że doceniasz. Ile kosztowała? To bardzo miłe, nie mam pojęcia, wiesz? A ty jest skórzana, prawdziwa? Tak. O, kupię sobie taką. Dobrze. Dobra. Tutaj są hamulce, które muszę... Zaciągnąć? Tak, tak. Mhm. Tu zaplątała mi się poduszka. Dobra, jeden hamulec. Na to drugi hamulec. Nogi układam w odpowiedni taki sposób, żeby nie zaklinowały się spastyczność. Widziałeś? A, czyli że... Odepchnęło mnie gwałtownie do tyłu, widzisz? A to w losowych momentach? Tak, czy... tak, tak. Okej. Ale na wózku na szczęście mamy takie dobre oparcie, że nie ma możliwości, żeby mnie gwałtownie gibnęło do tyłu. No tak, bo to niebezpieczne, mógłbyś się przewrócić. Na... Ale raz w domu wywaliłem się przez tą spastyczność. Tak? Właśnie potylicę wolnąłem. Jezus Maria. Aż biurko na mnie spadło, doczołgałem się do łóżka po protezę, założyłem protezę, doczołgałem się po wózek, wziąłem wózek, postawiłem, no i łóżko wykorzystałem, żeby z powrotem wrzucić się na wózek. To jest przecież największy pechowiec świata, to naprawdę. A później w głowie kręciło się, nie potrafiłem jeździć, bo błędnik wariował. Dobra, zarzucamy tyłek.
Jeżeli będzie widać moje pośladki, to mów. No to dobrze, to więcej wyświetleń. Dobra, a to jak coś, to subskrybujcie też mój kanał. Opa! Mamy, pośladków nie było widać. No, i jestem na swoim eleganckim wozie. Okej, okay, a my jesteśmy na podwyższeniu, na takim podejście. Jesteś w stanie na przykład sam z niego zjechać, to może grozić wywaleniem, potrzebujesz pomocy już? Jestem w stanie, ale musiałbym zmienić protezę na ochraniacz. Aha, w taki sposób, bo tak, mogłoby się coś stać po prostu. No bo tutaj nie mam nakładek antypoślizgowych. No dobrze, to my w takim razie ruszajmy i zaraz widzimy się na miejscu. Ciśniemy! A zatem, moi drodzy, jesteśmy w Centrum Nauki Kopernik, bo jest tutaj specjalny tor, na którym osoba pełnosprawna może wsiąść na wózek inwalidzkich i zobaczyć, jak wyglądają takie codzienne przeszkody, codzienne trudności z poruszaniem, z funkcjonowaniem się i z pokonywaniem różnych przeszkód. Jakie są najtrudniejsze przeszkody tak naprawdę w codziennym funkcjonowaniu na wózku? Krawężniki, schody, no ogólnie miejsce... Krawężniki, gdzie... w sensie policjanci patrolujący. No nie do końca, ale może głupi może żart, tak głupi być. Żart. No chyba, że po pijaku będziesz prowadził wózek elektryczny, no to wtedy policja już może być problemem. Czy to się jako pojazd elektryczny liczy tak, jakbyś pod wpływem jechał na rowerze na przykład? Znaczy ogólnie taki wózek jak ten, albo jak mój, to są wózki aktywne. Mhm. Te wózki zaliczają się jako pieszy, ale jeżeli wózek osiąga już pewną prędkość, czyli przykładowo wózek elektryczny potrafi jechać się 16 km na godzinę, no to pod wpływem alkoholu policja może cię zatrzymać i możesz mieć już jakieś problemy. Okej, okay, czyli jesteś traktowany wtedy jak pojazd. Tak. A czy... I można ulicą jechać nawet, poboczem. Właśnie, a czy jeżeli poruszasz się wózkiem inwalidzkim, to raczej ścieżką rowerową czy po chodniku? Znaczy, wiesz, no prawidłowo trzeba chodnikiem, ale osobiście wolę ścieżkę rowerową, bo mniej telepie i kółeczka też przednie nie blokują się. Po prostu jazda jest płynniejsza i w sumie bezpieczniejsza też nawet. Okej, okay, czy takie przeszkody, które widzimy tutaj za nami, czyli taka hopka, barierka, czy takie słupki do omijania, to jest dla Ciebie problem na co dzień? No to jest easy tak naprawdę, to nie jest takie trudne. Okay. Najtrudniejsze są schody, powiem tak. A czy dla osoby, która wsiada pierwszy raz na wózek, takie przeszkody mogą być problematyczne? No myślę, że tak, bo jak na wózku ląduje się, to w ogóle człowiek nic nie potrafi. To są takie nowe narodziny, po prostu nowe życie. Na nowo uczysz się przemieszczać po mieście, wchodzić do domu, wychodzić, robić zakupy, przemieszczać się w jakichś schodach, krawężnikach, więc myślę, że no może być to problematyczne. No dobra, to słuchaj, ja poproszę Ciebie w takim razie, żebyś mi pokazał, jak Ty pokonujesz te przeszkody, a później spróbuję to zrobić ja. No dobra, to lecimy. Dobra, zaczynajmy. Okej, okay, Rafał, przed Tobą tor przeszkód. Na początek do pokonania próg zwalniający, następnie bramka, później dwa słupki, które musisz, zaczynając od lewej strony, pokonać ósemką, później wrócić w ten sam sposób, przejeżdżasz przez bramkę, przez próg zwalniający, zatrzymujesz się tutaj, mierzymy czas. Normalnie jak test na prawo jazdy. Dokładnie tak, stary, no musisz wszystko zrobić. Jak otrzesz za bardzo, jeżeli za duży kąt złapiesz przy skręcie, no to my to wszystko wyłapiemy i Cię uwalimy. Dam radę. Dobra, no to 3, 4, poszedł, słuchajcie, poszedł jak duża. No tak, to ewidentnie nie było dla niego problemem. Przy bramce troszkę się zatrzymał na chwilę, ale idzie już, leci ósemeczka, a ręką sobie pomaga cwaniaczek. Dobrze. Trzeba kikuta wkładać. Dobrze, dobrze, jest kręcony. Słuchajcie, już mamy powrót. Już mamy powrót. Brameczka. Opa. Jest próg. No i stop. No jak jestem. Jaki to jest czas? 19 sekund. To dużo czy mało? Mało. Na pewno można zrobić to szybciej, bo w moim przypadku jest tak, że ja nie mam prawego chwytu i mnie troszeczkę to ogranicza i spowalnia. No ale myślę, że tempo takie w miarę zaawansowane. Dobrze, myślisz, że będę w stanie to zrobić w takim samym czasie? No na tym progu możesz mieć mały problem. No dobra, to w takim razie sprawdźmy to. Jakie są porady, żeby się sprawniej poruszać? Przede wszystkim wciśnij koszulę między boczki, bo będzie Ci po prostu blokować. Aha. Możesz się zaplątać w opony, wciągi. No. No i jeżeli chcesz sprawniej jeździć, no to pamiętaj, żeby przede wszystkim w takich miejscach jak ten, jak to miejsce, podnosić przednie kółka. Czyli robisz to w taki sposób, że... A w jaki sposób mogę je podnieść? Troszeczkę odchylasz się do tyłu. Aha. I robisz gwałtownie napęd do przodu. Okej, dobra, widzę. I mogę sobie tak naskoczyć na to tak, wtedy. Tak, tak. Ale nie bój się, bo nie wywalisz się na tym wózku, bo tam masz taką nóżkę, która
No po prostu działa w taki sposób, uniemożliwia. Żebyś... Tak, dobra, tak, w porządku. Żebyś nie wywalił. Czekaj, odpiąłem się do przodu, robię tak, w porządku, mogę zrobić. Ale odczuwasz taki wewnętrzny lęk. Jest, bo boję się, że przewróci mnie do tyłu po prostu. Dobra, okej, okay, zróbmy to jeszcze raz, tym razem tak na czas. Odlicz mi 3-4. 3, 2, 1. Ty! What the hell? Pochyl się do przodu. What the hell, no to się nie da przecież. Nie odchylaj jak się do tyłu. Jak tu żyć, panie, w tym kraju? Zobacz, jakie zawrotne tempo. Driver normalnie. Jedynka, dwójka, dawaj, dzida. No, idziemy. Dzida, jedziesz. Dobra, ty... Damn it. Nie. Znowu tutaj to samo. Przednie kółka podnosimy, pamiętaj. Dobra. Jestem. Stop, ile? Dobra, 30 sekund to już jest w miarę satysfakcjonujący wynik. A jakie ja miałem tempo? Ty miałeś 19 sekund. Tak? No dobrze, w porządku. Rafał, to było fantastyczne doświadczenie, móc spróbować. Czy jest jakaś taka myśl, którą chciałbyś ludziom zostawić, jeżeli chodzi o traktowanie niepełnosprawnych osób na ulicach i o podejście do nich? Do tamtej kamery najlepiej. Nigdy nie pomagajcie na siłę, ponieważ wtedy można zrobić komuś krzywdę. Ludzie często podchodzą i chwytają na przykład za opony. No i wtedy podniesiesz człowieka za opony i wywalisz go. No tak. Zniszczysz wózek, uszkodzisz człowieka, no i zrobisz ogólnie komuś krzywdę. Mhm. Dlatego trzeba zawsze zapytać, w jaki sposób pomóc osobie niepełnosprawnej. Ta osoba wytłumaczy wam, jak to zrobić. No dobrze, moi drodzy, jeżeli chcielibyście posłuchać rozmowy z Rafałem, gdzie mówi troszeczkę więcej na ten temat, jak wygląda życie na wózku, to znajdziecie ją poniżej. Koniecznie obejrzyjcie, bo warto. A ja dziękuję wam już bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Lekko nie będzie. Trzymajcie się i nie puszczajcie się. Cześć.